Wszystko jest do kradzenia, okna, grzejniki centralne, rury, drzwi, podłogi. No jakby tak było skopo, to by się za dach za blachem wzięli. No i to kurtkę roztworzyć to trzeba, I tu trzeba się jeździć i pilnować, bo jak człowiek nie pilnował, bo to nic by nie było, już by gołe ściany były. Od góry wszyscy kradli, brygadzista, kierownik, ludzie pojechali siać, to bruzdy kładli, worki zboża, później wieczorem zabierali i sprzedawali. Człowiek też widział. I musiało się wszystko rozpaść. Już rozłożyć człowieku, to trzeba cierpliwości. Za komunę było lepiej, bo sami kradli, pracownikowi dali ukraść. A teraz jest gorzej. Sami kradną, a pracownikowi nie dadzą ukraść. To jest najgorszy głupek, kochanie. No ja pójdę skarżyć, no. No tam tylko wyjeżdża, o, ukraść drzewa tam, o. Taka jest prawda, takie ładne domki pogrzynali, tam ładne kurki te rosną i tak dalej, wszystko. No tną, rabują i koniec. Ja na przykład mam drzewa, już tam w tym wieku mam też syna, no to ja mam prawie na 4 czy na 5 lat drzewa w zapasie. I teraz jeszcze robię drzewo. No taka prawda. Jeszko, mam pisze, kurwa, nie ma. Jestem bez kurniów. Dobra. Dawaj ty. Panie, pijecie kurwa. Tu wino dawaj, tu. Jeszcze nie. Ale zamkę miał być na 3-4. Wczoraj nieś aluminium i zawsze zarobię. 4 stów zawsze mam, co drugi dzień. I Arizonę stać cię kupić. I stać mi kupić Arizonę. Stać mnie kupić. Ja nieraz i w ramie zasadzie 3 Arizonki i śpię już. Jak rano pójdę do sklepu, tylko patrzę na półkę, że stoi. Oj, może mi ktoś pomoże. Kurwy, wiedzieć. Wino zawsze tu smakuje, najpiękniejsze dziewczyny. Zawsze będzie chciał tu wrócić i zje słodkie maliny. A ja jak sobie piję od czasu do czasu, to już zaraz. Gadają, a skąd się ma, a skąd się bierze, a skąd to. Ale do mnie jak przyjdą, to zawsze do jedzenia zakąskę mam. Poczęstuję, co mam, to dam. To powiem tak szczerze, ten cały Bartosiak ożenił tą tutaj u góry, co mieszka. Tą Beatę taką, Urlicha. Oj, fajna, przystojna moja kobieta, a ten chłopak taki cielak, spokojny. No i po prostu na chama ją wzięli, ale to jest leń dziewczyna, tak powiem szczerze. A stara ta, co teraz, ona dostała też tamtego porażenia mózgowego. Proszę panią, chodź tu, a będzie płacił z k***ciem, o, w ten sposób, będzie mieli pieniądze. Ale pogłoski szły po wsi, że przyszła po to, przyjdzie, żeby zrobić drugie dziecko, będą alimenty, będzie zapomoga, będzie wszystko od państwa i będzie żyła jak lord. Tak powiedziała Nosi. Ja przyszłam i mówię do mojego chłopaka, zabezpiecz się tak, żebyś nie zrobił dziecka. Bo tak i tak mówią, tak i tak mówią. Ja dopiero się dowiedziałam, jak ona była 3 miesiące w ciąży, ja podsłuchałam tu w korytarzu jej matkę i ją. Wytrzymałaś 3 miesiące, wytrzymaj 2 tygodnie, to żebym trupem padła, to tak słyszałam. Dużo podsłuchałam. A jeszcze wiele rzeczy podsłuchałam, to w ogóle nikt nie wie. Ja to piłem zawsze i to nie, będę pił. Ja kiedyś ciebie zapytałem, ciebie kochasz jedyna, a ty na to powiedziałaś, idź ci napij się wina. W siano trzeba to wszystko wyprzątnąć, wywieźć, wyprzedać, słomę, tak samo porządek zrobić, tam powymiatać na maszyny. Dachy sprawdzić, czy jeszcze nie lecą gdzie. Wszystkie te badziewie powykoszywać, porobić porządek, jak ja, żeby to grało trochę, nie tak porozwalane, tu leży, tam leży. To nieładnie z naszej strony, to musi być wszystko w porządku. A tu mieszka komunista, ale nie jest szkodliwy.
Ci następni tam jeden, drugi, trzeci, to nie wiadomo, czy to partyjni, czy bezpartyjni byli, bo mało człowiek ich na... Nade mną mieszka komunista, obok mieszka, w drugim bloku, w pierwszym bloku, a reszta po tamtej stronie to nie wiadomo, czy to jechowi, czy partyjni, nie? O, idzie śpiech numer jeden. Na zwiady, a później będą się plotki tworzyć. Tutaj jego nikt nie uważa. To jest wariat, całkowity wariat. On nawet w tym bloku tam z nikim się nie może pogodzić. Co tam się robi, to zgroza. Te jego dzieci to też są takie po prostu pieprznięte. A ona przylatuje tu. Proszę mnie tego nie mówić, bo ja jestem nerwowa. Ja mówię, wiesz co, zesraj się to, przestanie się nerwy szarpać. I proszę mi tego nie mówić, moje dzieci są w porządku. No ale mówię, widziałem, co robi, mówię, nie? Tak mówię, jak prawda. Ja jak wróciłam ze szpitala, to dopiero mi mąż opowiadał, że złodzieje chcieli świniaka ukraść i mówi, trochę dojdziesz do zdrowia, to zaraz zabijemy. Krowę kupiłem z Pegieru i tylko jedną tu mamy i złodzieje podchodzą, także nakarmili mi gwoździami krowę i krowa padła.